ona mówi, że na terenie polu. Swoim jakimś zaprzyjaźnionym duszpasterzem, bo tutaj na miejscu zdałoby się, żeby to było również poruszane Państwa, Trump w jakiejś może konferencji Unii Europejskiej. To ciekawe rzeczy, że Donald Trump w pierwszym wywiadzie dla europejskich mediów wie, czy rozpad Unii Europejskiej cieszy się z Brexitu, NATO uznaje za przestarzałe i sugeruje zniesienie sankcji nałożonych na Rosję. Kreml przyklaskuje amerykańskiemu prezydentowi elektorowi. I teraz, proszę Państwa, o co tu chodziło? Przecież Świadkowie Jehowy w proroctwie, no wyjaśniali proroctwo Daniela Apokalipsy. Mówili od bardzo dawna, tam efekt cieplarniany, to wiadomo. Ale, że wschód z zachodem się dogada w tym celu, aby zniszczyć religię. I ta religia jako nierządnica z Apokalipsy, jako Babilon wielki siedzi jak królowa, wdową nie była, na żałoby nie zaczną. W jednej sekundzie będzie zniszczona i padnie do morza, jak kamień do morza pada. Wszystko. Także proszę Państwa, wyjątkowo właśnie Świadkowie Jehowy nigdy nie mówili, że Babilon Wielki jest to Kościół katolicki. Natomiast już chcąc być świętszymi od papieża, adwentyści się pospieszyli i tak właśnie mówią wszędzie w internecie, że Babilon Wielki to jest Kościół katolicki. A to nie jest Kościół katolicki tylko, bo to są wszystko, wszystkie większe, no religie, no te, takie, jakie są na świecie, większe. A mówią, że Świadkowie Jehowy, a co was tak mało, no to te, jako rodzynek, to oni mają prawo nie zaliczać się do Babilonu Wielkiego. To więc, jeżeli ktoś takie głupoty opowiada, to na to nikt się zastanowi. Jak to jest się oczywiście, a zresztą u nas w Przewódzcie się kiedyś, to dawna taka ilustracja była, że są tory i stoi mrówka. Leci lokomotywa raz pędzona i ta mrówka rękę tak wystawia i mówi nie, żeby ta lokomotywa się zatrzymała. I teraz, proszę Państwa, czy to jest możliwe? Oczywiście, że nie. No to więc, tak samo jak człowiek walczy z efektem cieplarnianym, jak człowiek walczy z różnymi strasznymi rzeczami, no nie jest w stanie się uporać z tym, a to stanie. I tak jak tam co ja mogę zrobić, aby mój mąż był ze mną szczęśliwy. Mówi nie. Wracać do tych pytań. Ile jest chorób? Teraz mówili znowu wczoraj, przedwczoraj o paleniu papierosów, że sami lekarze polecają ludziom, żeby zarzucili, żeby przestali. Zaprzestali palenia papierosów, bo tam jest 500, 600, 700 składników rakotwórczych. Szukają tego jest więcej. Ale że no, w niejednym wypadku jest poprosiliśmy coś, o pomoc za późno, no bo naszych przyjaciół, którzy latają po świecie, wiedzą, no to myśli, że mnie to nie dotyczy, a potem jak padnie rak płuc, to żywcem do trumny, bo to człowiek się dusi, nie ma czym oddychać, przychodzą do niego z rodziny, ojciec, mąż, matka, dzieci, wnuki, wszystko. I on się wstydzi pokazać, bo jest chudy jak palec, bo to przecież rak zeżarł wszystko na różnie. Człowiek wygląda w każdym razie na pewno nie pięknie. No i on się sam wstydzi pokazać do lusterka, chyba że ja już mu przyznam, że wszystko jedno było. Ta przybylska aktorka też mówili tu na wernisażach, że strasznie chlała alkohol. W terminie, i potem ksiądz jej powiedział, tak, kochana, musisz się z tym pogodzić, że pójdziesz do nieba. Ale czy ona do nieba pójdzie, to też jest wielki znak zapytania. Ale co ksiądz mógł powiedzieć, żeby ją pośpieszył? Być może za oszczędzenia w innych dziedzinach życia. Także, ale małżeństwo jest tego warte, cóż, bo to jest sztuka, to jest też duży wysiłek. Samo się nic nie dzieje. Na tych stołkach bardzo ładnie było. Ale jeżeli przegląd prasy, proszę Państwa, to przegląd prasy, tak nasza koleżanka Paradowska od 6 rano robiła przegląd prasy, nawet od 5. Wielka ściema TVP, proszę Państwa, że to w gmachu telewizji publicznej czy Weronika 17 doszło w grudniu do awarii nadajników Emilii Tela, co spowodowało problemy z odbiorem TVP w kraju. Władze telewizji wiedzą o tym, ale nadal twierdzą, że był to spisek opozycji. Awaria miała miejsce 17 grudnia podczas orędzia premier Beaty Szydło. Prezes TVP Jacek Kurski na zdjęciu o sprawdzenie, co było,
Czy było co, jakieś było świadectwo na koniec warsztatu, że Emilii Tela poprosił, aby nie da się prowadzić. Nie będę komentować, nie będę pytać, daję Państwu możliwość zadzwonienia do nas. Proszę, już czekam. Nasze sekretarki Zeringer czekają na telefony. Proszę pisać w ogóle wszystko przed Wami. To nic nie pomaga, mój mąż i tak się nie zmienia i relacje się nie zmienia. Natomiast te osoby, które trwały do końca, te kobiety, które mają taką silną wolę, że rzeczywiście coś chcą zmienić w swoim życiu, chociaż nie zawsze trzeba zmieniać, tak, ale tam, gdzie widzimy, że są obszary, w których można jeszcze podziałać, widzimy przepiękne efekty, przepiękne świadectwa zmiany i relacji w małżeństwie i takiego codziennego życia. Że ludzie są tacy głupi, tak lubią plotkować. Poprzez te drobne rzeczy, drobne docenianie, ja myślę, że jeden z naprawdę zmienia się nasza codzienna rzeczywistość. Z tym, że również pedofila, mąż w jakiś sposób powinien skazany prawomocnym wyrokiem za gwałt z dobrego męża, po reportażu wyborczej nie odprawia już nic z udziałem wiernych. Może sam. Także Puszczykowo to niewielka miejscowość położona 14 km od Poznania, ale na jedynej drodze łączącej ją ze stolicą Wielkopolski codzienne tworzą się korki. Domy buduje tu klasa średnia, którą kuszą cisza, spokój okazałe lasy pobliskiego Wielkopolskiego. Tak, i tutaj też mówimy o tej pracy nad sobą, która nie opiera się na własnej woli. Tylko na własnych, prawda, jakichś założeniach, marzeniach. Owszem, wysiłek jest potrzebny, ale opiera się na wszystkim mentalnym, jak najbardziej. Od razu na trwaniu przeplanu mimo wszystko, nawet wbrew emocjom, uczuciom, zniechęceniem. Czyli źródłem jest Jezus Chrystus, który jest naszym Panem i Zbawicielem. I chociażby mąż był bardzo daleko, być może nie spotkał się z żywą miłością, to ja dzięki temu, że mam ciało, mam zmysły, mam słowa, mogę pokazać mężu, jak Pan Bóg Ciebie kocha przeze mnie. Tu mieszka Szymon, duchowny, który kilka lat temu podstępnie wywiózł od rodziców 13-letnią dziewczynkę. Więził ją i przez kilkanaście miesięcy grał. Ksiądz pedofil został prawomocnie skazany przez sąd, ale po złagodzeniu wyroku wyszedł z więzienia i odprawiał mszę. Kontekst z Bogiem jest szczęśliwy dla człowieka zawsze, całą tę, chociaż wymaga też wysiłku, bo żeby, żeby uklęknąć do modlitwy, trzeba ten czas wygospodarować, a jest łatwo. Do tej pory chwaliliśmy się, że mamy w Puszczykowie najlepszą takiego spotkania poświęcamy właśnie na czytanie Pisma Świętego, na dzielenie się nim, uczymy się fragmentów na pamięć, które później recytujemy wspólnie. W 2012 roku naprawdę to jest wysiłek i musimy znaleźć też ten czas w domu, 10-15 minut, żeby na kolejnym spotkaniu ten fragment był nam już znajomy. Także źródłem jest Pismo Święte, które rzeczywiście Świętą, całe rodziny tam idą. Na samą myśl, że ksiądz pedofil stoi tam za ołtarzem, robi mi się nie da. Inni mieszkańcy też już wiedzą, kto mieszka za bramą. W pobliskim sklepie spożywczym wystarczy zapytać, gdzie jest siedziba księży Chrystusowców. A kasjerka od razu podnosi się. A to tam, gdzie ten pedofil msze święto odprawia. Ale już go pan nie spotka. Jak wyborcza go opisała, od razu go schowali. Ksiądz Jan Hadalski, rzecznik Chrystusowców, potwierdza, że po tym jak sprawa wyszła na jaw, ksiądz Roman sprawuje tylko prywatne msze. Na Eucharystiach z udziałem wiernych z zewnątrz już go nie spotkamy. Po reportażu wyborczym instytucje kościelne zareagowały dość stanowczo. Najpierw arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, z którym wcześniej nie chciał rozmawiać z reporterką wyborczej o pedofilii, napisał list do księdza Ryszarda Głowackiego. Tak, ja bardzo serdecznie generała na koniec audycji chciałam podziękować mojej wspaniałej mamie, która mam nadzieję, że mnie słucha, jak o najszybsze za to, że postępowanie tak karno administracyjne, mnie tej kobiecości, tego rodzaju czyny czyta, jak mówił papież Franciszek, to coś więcej niż czyny niegodziwe, grzechy, nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich. Ja też mam za to, że chodziłam w sukienkach.
wstrząsem dla wiary w Boga. Za to, że właśnie, mimo że w portfelu nie było wiele, to była bardzo zadbaną kobietą i po prostu chyba to wyssałam z mlekiem. A tacie, za to, że pokazał mi, że są takie momenty, kiedy kobieta musi być bardzo męska, czyli wykazać się właśnie pewną sprytem, umiejętnościami, kiedy mężczyzny zabraknie chociażby na chwilę w domu. Także rodzicom szczególnie i mojemu mężowi, dzięki któremu wzrastam, który pokazuje mi, że małżeństwo to może być niesamowita, nie tylko przygoda, ale powołanie, a ich chrześcijańska wiara została wystawiona na próbę. Niesamowitą drogą pełną niespodzianek. Nie ma absolutnie żadnego przyzwolenia na tego typu działania, bądź ukrywanie nie tylko jako kobietę, tak, ale także właśnie w tej jedności, jako zupełnie nową jakość, nową jakość życia. Zapewne. Także dziękuję Dodał Ci, kochanie, i za to, że mogłam tu przyjechać, za to, że zostałeś z dziećmi w domu. Ja również utajnione postępowanie. Pani Becie Mądra, dopytuję księdza Hadalskiego, od kiedy i gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie księdza Romana. Nie udzielam na ten temat żadnych informacji, wtedy go wypuścimy, odpowiada stanowczo. Czy Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej próbowało jakoś pomóc pokrzywdzonej, gwałconej? Ksiądz Hadalski, od właśnie, bo to jest są dwie strony, ksiądz Hadalski odsyła mnie do prawnika zgromadzenia. Także widzicie Państwo, ludzie tu się mogą odwoływać, te dziewczyny pokrzywdzone, ledwie co narodzone. Towarzystwo Chrystusowe nie ponosi odpowiedzialności za złe czyny księdza Romana, który skrzywdził dziewczynkę bez wiedzy przełożonych, ale chciało jej pomóc, mówi mecenas Krzysztof Wyrwa. Złożona została konkretna propozycja finansowa, która mogłaby być przeznaczona na przykład na leczenie czy terapię, proszę Państwa. Żydówkę muszę przyciszyć. Na leczenie czy terapię, ale nie została przez drugą stronę przyjęta. O konkretnej sumie nie mogę mówić, bo obowiązuje mnie tajemnica adwokacka. Według pełnomocników pokrzywdzonej propozycja była niewspółmierna do krzywdy, a przyjmując ofertę Kasia, ofiara księdza nie mogłaby już pozwać zakonu o odszkodowanie. W Puszczykowie wrze z jeszcze innego powodu. Autorka reportażu jako Zosia nawiązała z księdzem Romanem kontakt przez internet. To oznacza, że duchowny może cały czas stanowić zagrożenie. Tego nie można zamieść pod dywan, mówi druga sprzedawczyni ze spożywczaka. Matka dwóch przedszkolaków tylko ze względu na obecność dzieci powstrzymuje się od przekleństw. Panie, to się w głowie nie mieści i on jeszcze sutannę nosi? Ksiądz Hadalski zapewnia mnie, że ksiądz po wyjściu z więzienia nie mógł pracować z młodzieżą, a informacja o internetowej aktywności księdza pedofila nie została zlekceważona. Weryfikujemy to, mówi krótko. Jak pomóc ofierze księdza pedofila? Jak pomóc tej ofierze? Konto do wpłat dla Kasi prowadzi fundacja, nie lękajcie się, bank BGŻ, kod SWIFT. To jest konto w tytule Pomoc dla Kasi, czyli 95 2030 045 31 040 0396 61 80. Także tu będą wpłacać. Także widzicie Państwo, no różne takie cyrki, że takie rzeczy tu mają miejsce. No, różne takie rzeczy tutaj mają miejsce. Także proszę być z nami i się nie przejmować tam, że jakaś umiera na padaczkę może dostała, czy miała sraczkę. Także to ona chyba od tej sraczki nie umrze. Zawierzcie panu Jachwę. Radio Conchita. Radio Conchita, tak. Tak, tak. Radio Conchita. Radio Conchita. Tak, proszę słuchaj. Radio Conchita. Talk FM, Euro. Conchita. Barbie, Baby Langstrom Extra. Tak.
Także to nie. To nie chce działać. To nie. Będzie trzask. No widzicie Państwo, to nie byłoby radio, żeby nie było trzasku. Nie byłoby radio. Także proszę być z nami. Tak, Królowa Polska. Pomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W ramach rachunku sumienia stańmy w prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. Ta prawda jest prawdą kochającą, jest prawdą miłosierną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. W tej ciemnej dolinie ja sam siebie oskarżam, sam siebie oceniam, często potępiam, poprawiam i chcę naprawiać. Ale bez spojrzenia na prawdę, którą jest Jezus, bogaty w miłosierdzie, nie poznam prawdy o sobie. Pełna i kobiety, dwa dziewczynki i chłopaczki. Dzisiaj ta Zofia Maciąg mówi, że... Ja mówię, słuchaj, do Zofii Maciąg, no tego Zeleckiego, to przecież jest pięć kluczy, nie wiadomo, kto tam po tym domu chodzi. No i słuchaj, to teraz, wiesz, on sobie sam tylko nabruździł, bo tak nie wiadomo co i nie wiadomo kto. A to oni pójdą za tym GPS-em, a GPS na Marcie, czyli że go nie mogą znaleźć, czyli że nie ma. Także ja powiedziałam za Fimacją, Marcin kluczy rozdaje każdemu i nie wiadomo kto po domu chodzi, jeszcze zabrali dziecku buty i nie miał butów, musiał kupować dwa razy, no i po prostu... Rozpraszasz mocne ciemności, w Tobie początek jest światła, i nikt nie podskakuje, bo to po prostu nie ma sensu. Teraz więc Ciebie prosimy, jakiś, poza tym ja mu powiedziałam, stary jakiś gracz, no to widocznie tam może jakieś pedofilskie zdjęcia były, jakiś stary gracz, no to po prostu potrzebny taki stary gracz. A może on, może sąsiad tam taki, co wliwali, tak mówią, się zamyka, trzeba walić te drzwi. Mam za to walić, może on... Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pani, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. No jak to może w domu swoim nie nocować, tylko gdzieś u tych pedałów, moją swojej wierności, przyjmuję błaganie. Nie nocować, nie pilnować. Ja powiedziałam, że pilnuj swojego domu. Zrobić sobie źle i opinie i tak dalej. Jak Ciebie wypuścili, no to Ty mam, ale on myśli, że on z krzyżami chodzi, to że go ktoś tu opuścił. Z księdzem Ryzykiem fotografuje to, które ochroni. Ja też taką znałam Joannę, znane poleciała mi goć, też u Świadka Słowowy, męża swojego zdradziła i też robiła zdjęcia i na cały świat wyszła te zdjęcia, wysyłała, bo to jeszcze nie było internetu, że się pokazuje z braćmi z Ostatka, że mamy tacy bracia Ostatka, którzy są już pójdzie do nieba 144 tysięcy, a i ta kreska ich tylko na dzień. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Ona się takimi tam fotografowała i... Nie stał podobny do tych, i co to znaczy? Nic to nie znaczy. Nic to nie znaczy. Człowieka można oszukać, a Pana Boga się nie oszukać. Zdjęcia, robienie zdjęć, nie wiadomo z kim. I chce człowiek być święty od papieża, a jest pół diablęciem, no to chyba to nie o to chodzi. Nie bądźmy dziećmi, nie bądźmy głupi, bo to wszystko się ustecznia. Ludzie są debilami. Naucz mnie spełniać Twoją wolę. Mają
umysł gorszy niż dziecko, bo to Jezus powiedział, że nie jest Faryzeusz, ale to, że to my wszyscy chcieli być jako głupiochy przynajmniej, najmądrzej w tym świecie. To Jezus powiedział, że nie przeszkadzajcie dzieciom do mnie, bo do nich należy królestwo. Czyli, że Jezus widział u dzieci bardzo dużo cech dobrych. To dziecko nie skłami, to nie oszuka, no jeszcze... Jeśli jak rodzice nie zdążą go zdeprawować, zmanierować, to trzeba im się proszę się więcej modlić, chodzić na ten obszar i na pewno to z pożytkiem będzie dla społeczeństwa.